Mówi Beata Pawlikowska, blondynka w podróży w czasach kwarantanny. Siedzę sobie w zielonym, rozśpiewanym ogrodzie i zachęcam Was dzisiaj do tego, żeby podróżować w wyobraźni, żeby przygotować sobie marzenia podróżnicze i cierpliwie czekać, aż stanie się znowu tak, że będziemy mogli podróżować, dlatego że czekanie na spełnienie jakiegoś marzenia jest bardzo wartościowe i dodaje smaku każdemu przedsięwzięciu czy każdej podróży, która potem, mam nadzieję, zdarzy się w przyszłości. Przypomnę, że dzisiaj w Siłowniach Umysłowych do wygrania jest książka Blondynka na Hawajach. Zwycięzcy dzisiejszych Siłowni Umysłowych są na Facebooku Radio Kolor, na moim Facebooku i na mojej stronie internetowej beatapawlikowska.com. I teraz otwieram drugą siłownię umysłową. I pytanie w drugiej siłowni umysłowej brzmi: jak dzisiaj nazywają się wyspy, które kiedyś nazywano wyspami kanapkowymi? Kanapkowymi. Sandwich Islands po angielsku. Jak dzisiaj nazywają się wyspy, które kiedyś nazywano wyspami kanapkowymi? beata@radiokolor.pl. A teraz chciałabym Was zabrać do absolutnie najbardziej magicznego miejsca, w jakim byłam kiedykolwiek. To jest miejsce, które wymarzyłam sobie jako dziecko i wymarzyłam je sobie nawet nie nazywając tego słowami, ale pamiętam, że za każdym razem, kiedy widziałam jakieś zdjęcia z dżungli, to cała nieruchomiałam i usiłowałam sobie wyobrazić, że już tam jestem. I widziałam te wielkie zielone liście dookoła mnie. Pamiętam, że czytałam książki, które częściowo działy się w jakiejś dżungli. I pamiętam, jak czułam zapachy tej dżungli, jak wyobrażałam sobie, że przez tę dżunglę wędruję. I tak bardzo tego pragnęłam, że myślę, że nie było takiej możliwości, żeby to się nie zdarzyło. To po prostu musiało się zdarzyć. I nie wiedziałam dlaczego. Nie wiedziałam, czego tam szukam. Mało tego, kiedy w końcu pojechałam do dżungli po raz pierwszy, to odkryłam, że to jest najbardziej trudne, najbardziej niebezpieczne, najbardziej nieprzewidywalne miejsce pod słońcem. Dostałam wtedy bardzo w skórę. I logicznie właściwie nie powinnam już chcieć tam wracać, dlatego że było mi bardzo, bardzo trudno podczas tej wyprawy. Nie miałam siły, żeby iść przez dżunglę. Okazało się, że wędrówka przez dżunglę jest tak skomplikowana i wymaga wielkiej zręczności, dlatego że ciągle się potykałam o korzenie, o rośliny. Kolce rozdzierały mi ubranie i rozdzierały mi skórę, więc to było trudne, to nie był spacer przez las, to była wędrówka, to była przeprawa przez dżunglę. Więc to było dla mnie wtedy bardzo, bardzo trudne. I samo mnie zdziwiło to, że kiedy wróciłam do Polski po kilku tygodniach, to była tylko jedna rzecz, o której marzyłam. Pojechać tam z powrotem. I wracałam do dżungli co rok na kilka tygodni, na kilka miesięcy, co rok. Przez kilkanaście lat i wciąż co roku jeżdżę do dżungli i wciąż znajduję tam coś nowego, a to, co znalazłam w dżungli i co zabrałam ze sobą w dorosłość i co będzie mi towarzyszyło do końca życia, to, co zrozumiałam na temat wartości, to, co zrozumiałam na temat prawdy i na temat tego, jakim człowiekiem chciałabym być. I właśnie w dżungli nauczyłam się wszystkiego, co uważam dzisiaj za najbardziej wartościowe, czyli takich cech jak samodzielność, odwaga, uczciwość, nieudawanie niczego, chęć do tego, żeby być sobą i prawda. Po prostu bycie wierną prawdzie. I to było po prostu niesamowite, dlatego że ja zupełnie nie byłam przygotowana na to, że dżungla prześwietli mnie, prześwietli to, w co wierzę, to, jaka jestem i zestawi to z tym, co mi się wydaje na mój temat. I to były dwie różne historie. Jeździłam do dżungli przez wiele lat po to, żeby te dwie różne historie stały się jedną historią. I żeby ta jedna historia, ta historia o tym, żeby być osobą, która jest prawdziwa, odważna, samodzielna, silna,
żeby zostało to ze mną do końca życia. I po to właśnie jeździłam do Amazonii. I do dzisiaj uważam, że to jest najbardziej magiczne miejsce na świecie.